Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczerze mówiąc, nawet jestem pod wrażeniem, że Państwo przyszliście na wykład i zostaniecie na tak długim filmie, bo jak wiecie, film kinowy Jerzego Hoffmana Potop trwa 316 minut. Więc rzeczywiście jest to wyczyn wysiedzieć w kinie jeszcze dzisiaj, gdy jesteśmy przyzwyczajeni już właściwie do tak długich projekcji, raczej przed telewizorem, przed monitorem komputera. Proszę Państwa, może zacznę nietypowo, a mianowicie pytaniem skierowanym do Państwa. Kto z Państwa przeczytał całą trylogię Henryka Sienkiewicza, albo przynajmniej Potop? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób. I tu jest, proszę Państwa, już pierwsza właściwie sprawa, problem, od którego należałoby zacząć. I drugie pytanie. Myślę, że teraz już wszyscy podniosą rękę, a jakbym zapytała, kto wiele razy oglądał Potop, to pewnie też Państwo powiedzielibyście, że wielokrotnie oglądaliście Potop. Chciałam zapytać, czy są osoby, które oglądały Potop w kinie, czy jednak w telewizji? W kinie jedna osoba, a reszta rozumiem, że w kinie, w telewizji, to znaczy pewnie w te świąteczne przedpołudnia albo popołudnia, kiedy to pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy, rzeczywiście przez wiele lat, od 1974 roku, począwszy od Bożego Narodzenia, rzeczywiście ten Potop bardzo często jest w telewizji pokazywany i właściwie można powiedzieć, że nie znudził się, zwłaszcza widowni średniego pokolenia i widowni starszego pokolenia. Nie wiem, jak jest z widownią dzisiejszych dwudziestolatków, do którego to pokolenia wy się zaliczacie, bo macie po prostu ogląd po pierwsze filmu Potop, czyli tych, można powiedzieć, losów Polaków, polskiej przekazu historycznego z XVII wieku, sprzed utratą jeszcze niepodległości, poprzez właśnie Jerzego Hoffmana. No jak słyszałam, parę osób czytało powieść. Czy może no, jednak próbujecie jakoś weryfikować ogląd historii zaproponowany przez Jerzego Hoffmana i scenarzystów, do których zalicza się oprócz reżysera jeszcze Adama Kerstena, profesora, historyka, XVII-wiecznika i Wojciecha Żukrowskiego, pisarza i wielkiego orędownika pisarstwa Sienkiewicza, a w szczególności trylogii jako dzieła historycznego, właśnie, proszę Państwa, takiego pokazującego optymistyczny obraz wielkości jeszcze sprzed rozbiorów Polski. No, być może, mam nadzieję, że Państwo już jak oglądaliście ten film, jak słyszałam w telewizji, to jednak próbujecie jakoś tam weryfikować ten obraz hoffmanowski. W sumie jest to obraz jednak w dużej mierze zaproponowany przez pisarza, przez Sienkiewicza, z faktycznymi informacjami podawanymi chociażby w podręcznikach historycznych. To wszystko, proszę Państwa, składa się na ciągle jak gdyby dyskusyjny obraz tej Polski XVII-wiecznej,
ciągle jak gdyby widzianych przez pokolenie, przez kolejne pokolenia Polaków przez pryzmat obrazu stworzonego właśnie przez naszego pozytywistycznego pisarza Henryka Sienkiewicza, który pisał tę powieść o XVII wieku przecież, w XIX wieku i to w końcu wieku XIX, bo kolejne części trylogii powstawały w latach 1883-1888. Powstawały w innej kolejności niż Państwo znacie ten przekaz kinowy. A mianowicie najpierw powstało Ogniem i Mieczem, pokazujące powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, potem potop 1855-1860 zwany potopem szwedzkim, wojna ze Szwedami i trzecia część Pan Wołodyjowski pokazujący okres wojen z Turcją. Czyli takie trzy, można powiedzieć, wyimki z naszej XVII-wiecznej historii, kończące się na 1783 roku. Zaczyna się od 1741. I co, proszę Państwa, ponadto? Powieści powstały od 1883 do 1888. Wszystkie były wydane w pierwszorzędnych wydawnictwach warszawskich, wznawiane wielokrotnie do dnia dzisiejszego. Do dzisiaj mamy jakieś takie snobistyczne wydania. Widziałam na przykład takie wydanie przez Starodruk, chyba Kraków, oprawiane specjalnie na przykład dla Jana Pawła II. Wynika to, proszę Państwa, z tego, że no właśnie ta trylogia, dzieło Henryka Sienkiewicza pisane ku pokrzepieniu serc Polaków, było także z pietyzmem traktowane przez wydawców. W związku z tym nie bardzo wypadało byle jak wydać trylogię, ową Biblię Polaków, czy nawet, jak niektórzy twierdzą, swego rodzaju książeczkę do nabożeństwa. Oczywiście dzisiaj, gdyby pewnie Jerzy Hoffman, a może kto inny, przygotowywał się do realizacji kolejnych przekazów filmowych na bazie trylogii, pewnie uczyniłby to inaczej. Jest w tej chwili no, jednak przede wszystkim modny przekaz komparatystyczny, porównawczy i na pewno próbowałby reżyser, próbowaliby autorzy scenariusza w jakimś sensie ten obraz, który stał się, można powiedzieć, także mitem wielkości Polaków, wielkości Polski, prawda, kraju bardzo potężnego w XVII wieku, zweryfikować z rzeczywistością. Albo reżyser próbowałby tylko na bazie, prawda, pierwowzoru literackiego stworzyć własny przekaz, bardzo mocno wtopiony właśnie, stopiony z tą prawdą historyczną. Jerzy Hoffman jednak, rozpoczynając swoją długoletnią, trwającą 31 lat w sumie, przygodę z trylogią, jednak nie posunął się, można powiedzieć, do tego, by zburzyć, można powiedzieć, obraz zaproponowany i tak bardzo umiłowany przez kolejne pokolenia Polaków, zawarty właśnie na kartach trylogii. Oczywiście spróbował
pewne rzeczy, można powiedzieć, wyciszyć, zmarginalizować pewne wątki. Natomiast generalnie myślę, zresztą takie były recenzje po kolejnych filmach opartych na trylogii, że dla większości Polaków lat w sumie 70., bo pierwsza część trylogii Pan Wołodyjowski wyszła na ekrany w 69 roku. Zaraz pojawiły się Przygody Pana Michała telewizyjne, serial. W 74 Potop i ostatnia część już trzeciej RP to Pan Wołodyjow, to Ogniem i Mieczem. W sumie, jak już powiedziałam, Jerzego Hoffmana Przygoda z trylogią właściwie wypełniła mu tak naprawdę jego twórcze życie i zdeterminowała, można powiedzieć, jego los filmowca i twórcy poprzez właśnie przede wszystkim te przekazy sienkiewiczowskie, które, no co tu dużo mówić, spowodowały, że tak naprawdę ciągle musiał o tym mówić, ciągle kolejne pokolenia Polaków chciały oglądać te filmy, a Jerzy Hoffman był tym bohaterem, jak gdyby, który zaproponował, tak jak kiedyś Sienkiewicz, jak kiedyś Jan Matejko wymyślił sobie w sumie wizerunki władców polskich, no, zaproponował po prostu nowym pokoleniom Polaków, już urodzonych i dorastających w Polsce okresu Gierka i późniejszych, prawda? No, 69 to już można powiedzieć prawie, że no już zmierzch, prawda? Wcześniejszej epoki zaczyna się od 70 roku epoka Gierka i zaproponował po prostu swój obraz tej XVII-wiecznej Polski i Polaków. Takiej, proszę Państwa, ślicznej historii sarmackiej przez pryzmat, można powiedzieć, przekazu sienkiewiczowskiego i mocno wrośnięty w przekazy właśnie malarzy XIX-wiecznych, by wymienić oprócz Matejki Kosaków, Józefa Branta i wielu innych, którzy właśnie, proszę Państwa, w Polsce pod zaborami, w kraju, który już nie miał z własnej państwowości, ale przecież ciągle tlił się ten polski duch i trwał, można powiedzieć, cały czas w nas ten patriotyzm Polaków, no, twórcy próbowali jak gdyby tworzyć przekazy, które no, w jakimś sensie natkną nas tym optymizmem, że oto po tym złym teraz okresie XIX wieku znowu Polska rzeczywiście wydźwignie się na niepodległość i tak się rzeczywiście stało. Był, proszę Państwa, taki, no nie jeden, między innymi, wielki historyk końca XIX, początku XX wieku w Lwowie, Ludwik Kubala, który właśnie w jakimś sensie, razem zresztą z Władysławem Łozińskim, byli wielkimi zwolennikami takiej właśnie, proszę Państwa, optymistycznej historii. Chodziło tutaj o coś w rodzaju takiej dydaktyki patriotycznej. On był nauczycielem w szkole średniej we Lwowie i uważał, że właśnie w tym konkretnym okresie dziejowym należy tak historię, można powiedzieć, podawać, żeby jeszcze bardziej tych Polaków, którym już właściwie wszyscy powiedzieli, że są nic nie warci,
no, dać, można powiedzieć, tą iskierkę nadziei, że będzie lepiej. Tak postępowało część historyków właśnie tak zwanej szkoły lwowskiej i warszawskiej, w przeciwieństwie do szkoły krakowskiej, która była taką, można powiedzieć, pesymistyczną szkołą historyczną. Ja oczywiście nie chcę tu Państwu żadnego tam historycznego wykładu robić, bo nie czuję się zresztą na siłach, ale że nie przeczytaliście trylogii, że macie ten obraz zupełnie jak gdyby w tej chwili świeży, inny i my właściwie pewnie dzisiejszy film będzie dla Państwa przede wszystkim widowiskiem właśnie na bazie naszej polskiej historii, prawda? Oparty na przekazach, jak już powiedzieliśmy, literackich czy historycznych, bo oczywiście Henryk Sienkiewicz przecież przymierzając się do trylogii bardzo wiele przeczytał. Zdecydowanie trzeba tu wymienić po pierwsze pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, Kitowicza oraz Wojnę Chocimską, które to dzieła niewątpliwie miały wpływ na pomysł, by oto stworzyć właśnie taką fabułę opartą na takiej dobrej polskiej historii, która no, dla Polaków będzie no, tym pokrzypieniem serc. No i oczywiście mówimy cały czas o tych przekazach malarskich, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że to był okres już silnych oczekiwań w kierunku kultury ikonicznej, prawda? Więc poza tymi dziełami malarskimi, poza przecież czasopiśmiennictwem ilustrowanym, by wymienić przede wszystkim oczywiście Tygodnik Ilustrowany i grafiki Pilatiego na przykład, Polacy po prostu byli już mocno włączeni w ten obieg właśnie kultury obrazowej i ikonicznej. Rozpoczęły się, można powiedzieć, panoramy, różnego rodzaju dioramy, potem fotoplastikony, które pokazywały także właśnie obrazy historyczne. I oczywiście zawsze lepiej sprzedawały się przecież te obrazy optymistyczne. W związku z tym te sceny, prawda, z takich zwycięskich momentów w naszych dziejach były oczywiście uwieczniane na płótnach malarzy. Potem, proszę Państwa, były fotografowane i powstawały oczywiście pocztówki. Pocztówki z jednej strony no, pokazujące na przykład sceny ze spektakli teatralnych o charakterze właśnie takim patriotycznym, ale także pocztówki, na których były właśnie te dzieła historyczne, dzieła malarskie, o których już mówimy, by wymienić chociażby sceny z obrazów Kosaków, sceny z Jana Matejki, prawda, czy wspomnianego już Józefa Branta, ale jeszcze wielu innych, Teka Grottgera, to już później nieco. To wszystko powodowało, że to, ta znajomość, można powiedzieć, tej historii utrwalała się w kolejnych, w świadomości właśnie Polaków. I jak wspominał po premierze Potopu, nie, po premierze wcześniejszej części, czyli Jan, czyli pana Wołodyjowskiego, Jerzy Teodorczyk, który był konsultantem historycznym, ludzie wychodzący z kina właśnie byli mocno zadowoleni, jaka to Polska była potężna i jesteśmy po prostu dumni, prawda, że jesteśmy obywatelami takiego właśnie narodu. Dzisiaj, proszę Państwa, mówiąc o Potopie, no nie sposób właściwie
powiedzieć przede wszystkim takiej rzeczy, że właściwie wszystkie utwory Henryka Sienkiewicza należą do tak zwanego nurtu literatury kinematograficznej, która świetnie się nadaje do filmowania i ze względu z kolei na rangę pisarza, no oczywiście także noblisty, będą miały zawsze zwolenników, prawda? Będą to filmy, które z pewnością w mniejszym lub większym stopniu, ale będą oglądane. Musimy sobie, proszę Państwa, uświadomić, że po pierwsze, Henryk Sienkiewicz właściwie, tak myślę globalnie, należy chyba ciągle do najpopularniejszych polskich pisarzy znanych za granicą. Pewnie ma najwięcej wydań swoich dzieł. Oczywiście przede wszystkim trzeba tutaj mieć na myśli Quo Vadis, jest to dzieło po prostu uniwersalne, prawda? Nawet można zaryzykować, że historia właściwie chrześcijan w Europie i w Ameryce jest znana w dużej mierze poprzez przekazy filmowe właśnie według Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Ogólnie, proszę Państwa, do tej pory przeniesiono na ekran około 30 utworów Henryka Sienkiewicza. Oczywiście było wśród nich wiele Quo Vadis i właściwie zaczęło się od Quo Vadis, bo już właściwie w bardzo wczesnym okresie kina, między 1902 a 1905, można powiedzieć, że już na bazie Quo Vadis powstawały jakieś krótkie filmy o dziejach chrześcijan. W 1913 roku mamy do czynienia z wielką produkcją włoską wytwórni Cines, który to film uznawany jest za bardzo dobrą propozycję ówczesnej kinematografii i współcześnie oglądający ten film uważają, że można już mówić w przypadku tego filmu, że jest to sztuka filmowa. W 1924 roku mamy drugą ekranizację Quo Vadis włosko-niemiecką w reżyserii D'Annunzia i Jacobiego. No niestety jest słabsza niż ta wcześniejsza pomiędzy 1912 a 13, ale też uważana jest za w jakimś sensie próbę takiego przykładu intersemiotycznego dzieła literackiego właśnie na film. Kolejne próby też, proszę Państwa, nie są pomysłami polskich filmowców. Wydaje mi się, że to jest łatwe do wytłumaczenia. Po prostu nie ma na to pieniędzy i jest za niski poziom techniczny polskiej kinematografii, by mówić o przeniesieniu Quo Vadis. Po wojnie, jak wiadomo, jesteśmy państwem socjalistycznym, laickim, marksistowskim, prawda? I też nie ma dobrej aury na sfilmowanie Quo Vadis. Jak wiemy, powstał dopiero w 2001 roku, reżyserował Jerzy Kawalerowicz w bardzo dobrej obsadzie,
Milcarz jako Ligia, Delong jako Marek Winicjusz, Nerona grał chyba Bajor, Linda grał Petroniusza, więc wszystko wydaje się, że wydawało się, że będzie to bardzo dobry film, a jednak, proszę Państwa, krytyka właściwie nie była zadowolona z rezultatu Jerzego Kawalerowicza. Film uznano za nudny i właściwie tak naprawdę przeszedł przez ekrany nie tak znowu zauważony. A była to przecież wielka i bardzo droga produkcja. Ciągle, proszę Państwa, jest oglądany taki, no co to dużo mówić, widowisko hollywoodzkie, prawda? Mervyna Leroya z 1951 roku, uważana za przekład, szczerze mówiąc, barbarzyński i banalny, kiczowaty w stosunku do tekstu literackiego, a jednak, proszę Państwa, to ten film ciągle jest pokazywany na przykład na różnego rodzaju przeglądach filmu katolickiego. Nie właśnie Kawalerowicza, który jednak jest, no już co to dużo mówić, takim filmem nowoczesnym i dużo bardziej poważnie potraktowany został tekst Sienkiewicza w stosunku do właśnie tego wytworu hollywoodzkiego. Co to dużo mówić? Film, książka, powieść Quo Vadis jest świetnym materiałem na film i myślę, że za jakiś czas pojawi się nowe Quo Vadis. Czy się pojawi nowa, proszę Państwa, trylogia? Trudno powiedzieć. No, jest to wielki film historyczny, a dzisiejszy potop, no właściwie, jeśli chodzi o filmowe widowisko historyczne, nie ma sobie równych. Jerzy Hoffman, proszę Państwa, tak naprawdę swoje twórcze życie z filmem fabularnym rozpoczął, no tak naprawdę właśnie ostatnią częścią sienkiewiczowskiej trylogii, panem Wołodyjowskim, i wielką swoją karierę, no teraz wrócił do gry, prawda, z Bitwą Warszawską, ale też można powiedzieć, że ukoronował pierwszą częścią sienkiewiczowskiej trylogii, prawda, Ogniem i Mieczem, filmem oczywiście zupełnie innym, ale znowu, gdybyśmy chcieli porównywać, proszę Państwa, te trzy filmy, przecież jeden tego samego reżysera, to trzeba powiedzieć, że każdy z nich jest zrealizowany inaczej. Pan Wołodyjowski, z premiera w 1969 roku, jak twierdzą, proszę Państwa, historycy i literaturoznawcy, jest zrealizowany jak gdyby poprzez kod fredrowski. Czyli, proszę Państwa, XVII-wieczne dzieje szlachty polskiej opowiada XIX-wieczny pozytywistyczny pisarz, używając języka Fredry. Tak mniej więcej zbudowane są postaci w filmie i jest to, proszę Państwa, film taki bardziej, można powiedzieć, przygodowy trochę, z podznaku płaszcza i szpady, trochę taki XVII-wieczny romans. W każdym bądź razie odczuwa się, można powiedzieć, w stosunku do kolejnych części pewną taką lekkość.
w realizacji. Nawet bym powiedziała, że takie przymrużenie oka Jerzego Hoffmana i próba po prostu takiego uśmiechu, można powiedzieć, w stosunku do tej naszej historii z XVII wieku. Potop to jest już film niezwykle, można powiedzieć, dojrzały i chyba był to też najlepszy okres na powstanie filmu na bazie właśnie Sienkiewicza. Nie mówiąc o tym, że była ogromna, można powiedzieć, potrzeba wśród Polaków, by taki film powstał. I rzeczywiście, proszę Państwa, te 316 minut, które Polacy w latach 70., można powiedzieć, wysiadywali przed ekranem, właściwie to nie było coś, nie było to jakieś zdarzenie, które kojarzyło się tym ludziom dzisiaj, gdy wspominają, z jakąś tam przykrością. Nie. To była bardzo piękna opowieść, którą właściwie co i rusz jeszcze na dodatek co jakiś czas, prawda, oglądamy dzisiaj w telewizji, przypominając sobie to pierwsze zetknięcie z ekranem. Jerzy Hoffman, rozpoczynając swoją przygodę z trylogią, od początku bardzo mocno, można powiedzieć, otoczył się fachowcami, którzy mocno pilnowali jak gdyby tego obrazu sienkiewiczowskiego. I chyba ten obraz sienkiewiczowski, najbardziej obecny, najbardziej wierny, można powiedzieć, Sienkiewiczowi, jest właśnie w tej pierwszej części. Jeśli chodzi o część drugą, już Jerzy Hoffman próbował jednak się nieco zdystansować do Henryka Sienkiewicza, nie mówiąc o tym, że to właśnie, to też już można powiedzieć, chyba była też duża świadomość już dojrzałego twórcy, który zauważył, że należy jednak nieco inaczej po pierwsze zbudować postacie, po drugie więcej jak gdyby wątków wyciąć z tekstu literackiego, nieco inaczej zbudować dialogi, by proszę Państwa niejako stworzyć no właśnie takie ramy odbioru ludzi na przyszłość, żeby zapewnić filmowi widzów przyszłości. Ponieważ chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że Hoffman był oczywiście wielkim orędownikiem trylogii, znał ją na wylot, chciał od początku sfilmować dzieło Sienkiewicza i ta rzeczywista publiczność, proszę Państwa, tych pierwszych dwóch części, czyli Pana Wołodyjowskiego i Potopu, to była publiczność, która jednocześnie była czytelnikami książki Sienkiewicza. W związku z tym, jakkolwiek uproszczenia były niezbędne, konieczne, to jednak można było powiedzieć, że i tak zrozumieją, prawda, film. Natomiast w Potopie widać już mocną rękę autorów scenariusza, wspomnianych przeze mnie Hoffmana, Adama Kerstena i Wojciecha Żukrowskiego. Adam Kersten zresztą udzielił takiego wywiadu długiego po premierze Potopu, tłumacząc się niejako, że tak naprawdę bardzo mocno próbował ograniczyć to widzenie historii XVII-wiecznej Polski
Li tylko przez Sienkiewicza, że próbował jednak wejść w taki dyskurs, biorąc pod uwagę nowe doświadczenia Polaków, inne, można powiedzieć, nastawienie do historii i jednak pewien krytycyzm wobec właśnie trylogii. Trylogii, która jak gdyby już wtedy zaczynała mimo wszystko nie stanowić tej pierwszorzędnej lektury Polaków. Do tej pory można powiedzieć, że tak było. Po każdej, proszę Państwa, premierze, po każdej części sfilmowanej trylogii ukazywało się mnóstwo recenzji, opinii, wywiadów, dyskusji. To dyskusji na poziomie, proszę Państwa, historyczno-literacko-filmowych, bardzo burzliwych i bardzo szeroko, można powiedzieć, traktujących, no właśnie z jednej strony obraz Sienkiewicza, z drugiej strony Hoffmana, no i oczywiście całe historycy sztuki i w ogóle historycy wypowiadali się na temat, co w filmie pokazano, jak być może należało to pokazać, może inaczej należało pokazać. I te właściwie dyskusje były niekończące się. Co ciekawe, po ostatniej ekranizacji Ogniem i Mieczem znowu, proszę Państwa, wróciły te dyskusje. Oczywiście zaczęto porównywać wszystkie te filmy. Nie oznacza to, proszę Państwa, że film się zestarzał. Właśnie o to chodzi, że film, jakkolwiek upłynęło od jego powstania już przecież sporo lat, zmieniła się w ogóle technika filmowa, prawda? To przez to, że to był film, proszę Państwa, zrobiony, co tu dużo mówić, nieoszczędnie, widać po prostu jego taką piękną filmowość. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, co współczesnego widza, który zna już filmy kostiumowe, no, stworzone dzięki technice komputerowej, no, mogą sobie tutaj porównywać i okazuje się, że ta Hoffmana sztuka filmowa jeszcze sprzed komputerów jak najbardziej się sprawdza i właśnie się nie starzeje. Dlaczego, proszę Państwa, powieść Henryka Sienkiewicza Potop, oczywiście dotyczy to także całej trylogii, ale dzisiaj mówimy o Potopie, jest ciągle, można powiedzieć, takim bazowym filmem historycznym, prawda? No, z pewnością trzeba tutaj powiedzieć o tym, że Sienkiewicz, jego wizja, można powiedzieć, przekazu historycznego w kierunku właśnie takiego dydaktyzmu ku potrzebieniu serc ma ciągle znaczenie, ale właśnie bardzo dokładne rysunki postaci, bardzo dokładne opisy zdarzeń historycznych, piękne, nie zawsze zresztą zgodne z prawdą, kostiumy, scenografia. To wszystko wpływa na to, że bardzo chętnie, można powiedzieć, napawamy się tym takim właśnie bardzo bogatym, bardzo wszechstronnym, rozbudowanym jak gdyby takim obrazem Polski XVII
wiecznej i chcemy po prostu się napawać tym, tym wizerunkiem. Jerzy Hoffman, proszę Państwa, jest tym reżyserem w powojennej Polsce, który jak gdyby swoje to twórcze życie, jak już powiedziałam, poświęcił w dużej mierze właśnie Sienkiewiczowi. Ale chciałam powiedzieć, że przed wojną też był taki reżyser, Puchalski, który też, proszę Państwa, próbował sfilmować Potop. I było to jeszcze przed I wojną światową. On nawet zdobył zgodę pisarza na sfilmowanie Potopu. Stał się udziałowcem takiej kooperatywy artystycznej i wszystko wskazywało na to, że film zostanie zrealizowany. No niestety okazało się, że to jest przedsięwzięcie drogie, karkołomne, a poza tym wybuchła wojna. No i niestety filmu nie dokończono, ale Puchalski nie dawał za wygraną i można powiedzieć, że fragmenty jak gdyby tego Potopu wyszły na ekrany jako oddzielne jak gdyby filmy, na przykład Obrona Częstochowy. W 1913 roku wyjechał, proszę Państwa, do Rosji i tam w wytwórni Hanżonkina próbował jak gdyby kontynuować właśnie Potop. Przewiózł zresztą nakręcone już, zrealizowane zdjęcia z Warszawy i próbowano rzeczywiście ten film kontynuować. Czardynin, Piotr Czardynin reżyserował, a Puchalski był konsultantem i takim pomocnikiem. Podobno Wielki Mozżuchin miał grać rolę Kmicica. No, niestety film się nie zachował, nic nie wiadomo. Potem, proszę Państwa, Puchalski znowu powrócił do Polski i znowu, tak się przynajmniej nam wydaje, że musiał wykorzystać albo dokręcić do tego wcześniejszego filmu jakieś fragmenty, nowe sceny, bo wszedł znowu na ekrany film Kordecki, Obrońca Częstochowy i ta, można powiedzieć, próba jednak przeniesienia tego Potopu cały czas w tej twórczości Puchalskiego gdzieś tam, proszę Państwa, kwitła. No nie powiedzieliśmy o jeszcze wielu innych próbach, zarówno przedwojennych, jak i powojennych, przeniesienia na ekran innych utworów Sienkiewicza. Chodzi tutaj o nowele, które są bardzo filmowe i jakie, proszę Państwa, filmy były, jakie nowele były przenoszone na ekran. Bartek Zwycięzca, Szkice węglem dwukrotnie przed wojną i potem Bogdziewicz w 57 roku. Hania, do której zdjęcia rozpoczęto w 39 roku w sierpniu i film miał być reżyserowany przez Józefa Lejtesa. Scenografem był Jan Rybkowski. Natomiast zdjęcia powierzono Wolowi i tak naprawdę Wol po 44 latach powrócił do realizacji Hani, zresztą połączył tę nowelkę nie pamiętam, Sługa, nie pamiętam, że jak się nazywała ta droga i zrobił film, który dedykował Lejtesowi. Przed wojną, proszę Państwa, Ordyński na przykład zrobił bardzo dobry film Janko Muzykant. Witold Conti grał już dorosłego Janka Muzykanta, bo Sienkiewiczowski Janko Muzykant dostał jak gdyby dalsze dzieje, kiedy to Janko Muzykant rzeczywiście robi karierę muzyczną.
Ten film się zachował, jest w Filmotece Narodowej dostępny i można go obejrzeć. Właściwie bardzo dobrze, można powiedzieć, się go i dzisiaj ogląda. Ale oczywiście, proszę Państwa, nie wspomniałam o poza Quo Vadis i poza trylogią, o najważniejszym, można powiedzieć, filmie, który otworzył w ogóle filmy historyczne w Polsce, ale ten film oglądaliście, prawda? Chodzi o Krzyżaków Aleksandra Forda. Można powiedzieć, że to od tego filmu właściwie w Polsce rozpoczęła się swego rodzaju moda na filmy historyczne. I gdybyśmy tak zrobili rachunek sumienia, które te filmy pamiętamy, te wielkie filmy historyczne, to pewnie wymienilibyście właśnie Krzyżaków, właśnie trylogię i pewnie Faraona. Czy jeszcze jakieś? No właśnie. Proszę Państwa, chciałabym przytoczyć Państwu cytat profesora Łódzkiego Machwica, Zygmunta Machwica, który na stulecie kina był, proszę Państwa, w Oblęgorku, czyli w tym miejscu, gdzie osiadł Henryk Sienkiewicz, gdzie otrzymał ów dar wielki od Polaków, dworek Sienkiewicza w Oblęgorku. I w Kielcach i właśnie w Oblęgorku odbywała się, proszę Państwa, sesja poświęcona z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza, stulecia ukończenia Quo Vadis i stulecia kina. To jest właśnie ta książka i szczerze mówiąc nie ma lepszego, wielostronnego spojrzenia na twórczość filmową w kontekście, proszę Państwa, literackiej spuścizny Sienkiewicza, literatury sienkiewiczowskiej jako najbardziej takiej filmowej, a przed wojną by powiedzieli fotogenicznej literatury. I jest to, proszę Państwa, naprawdę bardzo wartościowe opracowanie zawierające różnorodne właśnie teksty Lecha Lodorowskiego, Bogumiły Kosmanowej, Marcelego Kosmana, właśnie wspomnianego Zygmunta Machwica, którego tutaj zaraz zacytuję. Też pani profesor filmoznawcy z Łodzi, Eweliny Nurczyńskiej-Fiderskiej, krytyka filmowego Marii Malateńskiej, znanego wszystkim Państwu Stanisława Janickiego, który zresztą robił doktorat z Forda, w jakimś sensie z Krzyżaków. Szczęśliwie także mój o adaptacjach utworów Henryka Sienkiewicza, Jerzego Teodorczyka i właśnie Wojciecha Żukrowskiego. Ta książka, proszę Państwa, właściwie się nie zestarzała, bo wszystkie te teksty próbują jednak weryfikować ten stworzony obraz XVII-wiecznej Polski przez Sienkiewicza z prawdą historyczną. Sumując dotychczasowe rozważania, nie od rzeczy wydaje się stwierdzenie, pisze Zygmunt Machwic, że Henryk Sienkiewicz był przez filmowe stulecie fenomenem kina. Na jego gruncie autentycznym zjawiskiem kulturowym, kreującym modele i wpływającym na rozwój filmowych struktur artystycznych, kształtującym świadomość dziejową i organizującym wyobraźnię z wyjątkową siłą wielostronnego i trwałego oddziaływania.
Nie wiem, która jest godzina i co jeszcze mogę. Już nie mam czasu. To życzę Państwu w takim razie miłego odbioru. Wszystkiego nie powiedziałam i właściwie nie wiem, co jeszcze powinnam Państwu powiedzieć. Może powinnam powiedzieć o aktorach, którzy zagrali w Potopie, ale wszyscy doskonale znacie tych aktorów, bo właściwie to są pierwsze nazwiska. I co tu dużo mówić, we wszystkich ekranizacjach Sienkiewicza musieli zagrać najlepsi aktorzy, bo po prostu publiczność, proszę Państwa, Polacy, którzy tak kochają Sienkiewicza, tego po prostu pilnowali. Były wręcz awantury narodowe, jak to Azja Tuchajbejowicz miał zagrać Kmicica. Okazało się potem, że mógł zagrać. Jak to Wichniarz może zastąpić najlepszego Zagłobę Mieczysława Pawlikowskiego, a jednak się udało. No nie bardzo zaakceptowali Polacy ostatniego Wołodyjowskiego, a więc Zamachowskiego, a nie Tadeusza Głównickiego. Dziękuję serdecznie.